Co tu mamy ciekawego? W sumie to nic. Wagowo wygląda jak moja stara pompa. Mamy tutaj tablicę znamionową. Hej, hej. Zacznijmy od pustego blatu. Dziś na blacie w Alewtopie pompa próżniowa. I nagrywanie awaryjne przy okazji. Niestety laptop do nagrywania padł. Trzeba przeinstalować Windowsa, a nowy film nie może czekać. Więc zajmijmy się rozpakowaniem. Ja już to rozpakowałem. Ciekawe, czy będzie ta pompa lepsza od mojej starej. Co tu mamy ciekawego? W sumie to nic. Wagowo wygląda jak moja stara pompa. Mamy tutaj tablicę znamionową. Mamy olej. O, nie możemy przechylać. O, takie rzeczy. Dobra. Tak naprawdę pełen test tej pompy przeprowadzimy dopiero w grudniu. Chyba że trafi się jeszcze jakaś klimatyzacja, pompa ciepła, w której trzeba będzie zrobić próżnię technologiczną pod nabicie nowego gazu, uzupełnienie gazu, jakikolwiek serwis. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, nic nie planuję na chwilę obecną. Nawet zlecenia zostawiam znajomym. Ale w grudniu tego roku, przynajmniej tak myślę, że czas na to pozwoli, chcę zacząć budowę swojej pompy gruntowej, więc sprzyda się ten bydlak. Dobra, zróbmy podłączenie. Mamy tu przełącznik, mamy. Zobaczymy, czy działa, zobaczymy, czy robi próżnię. Zaraz podłączymy zegary. Mamy już to w gnieździe. Ale cichutka. Wow. No to wjeżdżamy z zegarami. Zobaczymy, czy próżnia się robi. Ja sobie w międzyczasie podłączę przewody. Zrobimy to tak trochę na Jana. Ale tak zawsze wychodzi najlepiej. Przewody też od Chińczyka i powiem szczerze, że jakaś jakością nie grzeszą. Lecimy. Teraz blokuję zawór. No nawet nie schodzi. A, bo on jest podłączony do innego portu. Dobra, mała poprawka. Muszę przepiąć. Powiem szczerze, dawno nie pracowałem przy klimatyzacjach. Może już z 2 lata. Oj, jak ślicznie schodzi. No już słychać, że się robi próżnia. Już ma taki ten pusty dźwięk. A teraz dajmy troszkę powietrza. No całkiem zacnie, jak na taki mały i tani produkt w porównaniu do polskich odpowiedników. I co? I zeszło nam próżnię? A no tak, no zeszło, no musi zejść. Dobra, to taki krótki filmik, czy to była wtopa, czy nie. Wyjdzie już w grudniu. Niestety na shorta byłoby to za długie, ale na taki krótki 5-minutowy, 10-minutowy film jak najbardziej. Zegary też kupiłem w serii Alewtopa, czyli wszystko od Chińczyka. Jest to pierwsze podłączenie, powiem szczerze. Jeśli chodzi o same zegary, o to jak przyszły zapakowane, nie uwierzycie mi, ale sam się dziwię, że doszły całe. Już wam pokazuję dlaczego. Zobaczcie. Zrobię troszkę miejsca. W takim kartoniku. Nie będę pokazywał mojego adresu. Przyszły zegary. Czy było wypełnienie? Nie było wypełnienia. Moi drodzy, wyglądało to tak, że zegary były tak pleckami do miejsca otwarcia, przewody włożone tak, haczyk do powieszenia przykładowo na klimatyzacji lub tam w innym miejscu, gdzie są potrzebne te zegary. Przewody, za przeproszeniem, załadowane w sposób taki, tylko bardziej elegancki. Zero wypełnienia, zero zabezpieczenia, po prostu nic. Ale doszło z Chin całe. Dziwne. No to z mojej strony to tyle. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.